It's beginning to look like Christmas. Christmas! Mamy włoski rucula, mamy bawarski burki. Myśleli, że jesteś z Markusem dla kasy. Czy planujecie więcej dzieci? Hello, pozdrawia chorowitek. Dzisiaj nietypowe przywitanie z łóżka. Czuję się w ogóle jak w latach szkolnych, ponieważ nie pamiętam, kiedy ostatnio rano leżałam w łóżku i oglądałam telewizję. Pamiętam właśnie, że jak w moich latach szkolnych byłam chora, to leżałam sobie zawsze w łóżku i oglądałam moje ulubione bajki, filmy. Zaraz wam opowiem, co mi sierotce znowu jest. Dzisiaj też w ogóle była akcja, byliśmy u lekarza, jeszcze innego, to też wam zaraz opowiem. Ale póki co, proszę bardzo, oglądam serial Santa Claus. Santa Claus to jest chyba mój ulubiony film świąteczny, albo przynajmniej jeden z ulubionych. I tutaj na Disney Plus wyszedł serial z tymi oryginalnymi aktorami, także czego chcieć więcej. Zdrowia chyba tylko. Tylko zdrowia. Czemu? Und wenn es verschwindet, geht das unter Umständen auch für uns. Na, 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 na. I'm not a little boy or a girl. Słuchajcie, niestety nie było mi dane napić się w Starbucksie pierniczkowej latte, na którą miałam ogromną ochotę, bo była wyprzedana, ale haha. Moi drodzy, nie ma się czym przejmować, jak się ma, proszę bardzo, świąteczną station w domu, sama sobie zrobię, a co? But a father of two in this crazy old world. Angie, our youngest, she's only eight. Her mother. Moja pierniczkowa latte jest gotowa. Ostatnio kubek termiczny to mój ulubiony przyjaciel, ponieważ nienawidzę, jak kawa mi stygnie. A w tym kubku pozostaje ciepła przez naprawdę długi czas, co mnie niezmiernie cieszy. No cześć kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu z opryszczką na całą górną wargę i z zapaleniem zatok. Tego jeszcze nie mieliśmy, moi drodzy, w wachlarzu chorób, które ostatnio się do mnie co chwilę przyklejają. Jak widzicie, ten rok mnie nie oszczędza, jeżeli chodzi o choroby. I tutaj od razu mówię, żeby uniknąć znowu spekulacji, odporność padła mi po ciąży, po pierwsze, to bardzo zauważyłam, po wycięciu wyrostka. I po przebytym wirusie. Zrobiłam sobie, słuchajcie, plan, jak odbudować trochę swoją odporność, także zaczynam z tym od razu. Już dawno to powinnam zrobić i dam wam znać po jakimś czasie, o co chodzi. Przez ostatnie dni cały czas leżałam w łóżku i dzisiaj też miałam zostać w tym łóżku, ponieważ nie mogłam się wygramolić, ale mówię, nie, nagrywam. Ten vlog będzie, jaki będzie, trudno. Ubrałam się, pomalowałam się i od razu czuję się trochę lepiej. A dzisiaj, słuchajcie, w ogóle o 8 rano byłam już u lekarza. Byłam u lekarza dermatologa, ponieważ na plecach pojawił mi się niepokojący pieprzyk. I słuchajcie, nie chcę, żebyście mnie postrzegali teraz jako hipochondryczkę, bo ja wiem, że tych medycznych historii ostatnio jest sporo. Naprawdę to nie było wyolbrzymianie. Naprawdę pieprzyk ten trzeba było skontrolować, ponieważ on wyglądem bardzo przypomina czerniaka i jest nawet to ABCDE chyba,
Czerniaka, gdzie człowiek sobie może sam w domu przeanalizować, czy znamie wymaga kontroli lekarskiej, czy nie. No i ten mój pieprzyk wpasowywał się niestety w większość tych punktów. Ja jeszcze miałam wczoraj gorączkę, a ja zazwyczaj podczas gorączki mam takie negatywne myśli, zamartwiam się i już z tym pieprzykiem mi wczoraj odbiło. Mówię, nie, robię sobie wizytę prywatną na dzisiaj rano, bo nie wytrzymam. Ja chcę już wiedzieć, chcę, żeby to zostało skontrolowane. Zresztą ja zawsze jestem tego zdania, że jeżeli coś nas chociaż trochę martwi, to zawsze powinno się pójść do lekarza i to skontrolować. Jeżeli to nie jest nic złego, to super, ale jeżeli to jest coś złego i nie poszliśmy na kontrolę, to później może być za późno, tak? Wiedziałam, że jest jeszcze coś takiego jak brodawka łojotokowa, która bardzo przypomina czerniaka, no i miałam ogromną nadzieję, że to jest to. No i na szczęście jest to tylko brodawka łojotokowa, niewielka, którą będę laserem usuwała w styczniu. Pani zrobiła też kontrolę całego mojego ciała. Powiem Wam, że trochę było mi nieprzyjemnie, bo ja po chorobie paznokcie obskrobane u stóp, tak nie lubię, wiecie, ale palicho. Miałam też termin na pazury, ale odwołałam przez chorobę. Mieliśmy na weekend fajną imprezę, Christmas party. To oczywiście nie poszłam. Wszystko mnie omija przez tę chorobę ostatnio. Ale odbiegam od tematu, bo co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, że bardzo przykre jest to, że jeżeli chcemy pójść do dermatologa na kasę chorych, to musimy czekać minimum pół roku. Czyli jeżeli jest osoba, która znajdzie u siebie niepokojące znamie i nie ma pieniędzy na prywatną wizytę, to po tym pół roku może już być dla niej za późno. To jest takie smutne, przerażające, że po prostu brak mi słów. I to nie jest niestety tak, jak ja myślałam, że jak jest to pilna sprawa, nagła sprawa, to dostajemy ten termin. Bo na przykład kilka miesięcy temu poszłam do mojego dentysty z bólem zęba w piątek, bo zaczęło mi pobolewać i mówię, idę sprawdzić, żeby przez weekend nie było jakiegoś problemu. I mnie, słuchajcie, nie przyjął. Odesłał mnie z bólem zęba i powiedział, że ma czas we wtorek. Także mówię Wam, ja jak brety. Ale na koniec chciałam Wam jeszcze powiedzieć, sprawdzajcie swoje ciało. Sprawdzajcie, czy Wasze znamiona nie wyglądają dziwnie, czy się nie powiększyły, czy nie pojawiły się jakieś nowe pieprzyki, które odbiegają wyglądem od innych. Naprawdę jest to bardzo ważne i przynajmniej raz w roku powinno się pójść do dermatologa, żeby sprawdził nam ciało. Ja do tej pory nie szczególnie zwracałam na to uwagę i teraz po tym szoku mam zamiar zdecydowanie się poprawić. Będziemy robić teraz śniadanko z książki Jamie'ego Olivera. Po polsku chyba ten tytuł przetłumaczony jest jako 7 sposobów. Potrzebne składniki to czerwona cebula, papryka, batat, ziemniaki, przyprawa kajun. Zagmanda z kajun? Nie mam tej przyprawy, ale mam wszystkie przyprawy, które wchodzą w skład, także poradzimy sobie. Tutaj jarmuż, czy po niemiecku grünkohl, bekon i jajka. Dobra, do formy wrzucamy teraz warzywa, na początek bataty, ziemniaki, papryka i cebula. Zrobiliśmy sobie teraz przyprawę kajun i posypujemy przyprawą warzywa. Dodajemy jeszcze oliwę, listę składników zostawię Wam oczywiście pod filmem. Mieszamy i formę wkładamy do piekarnika, 200 stopni, 50 minut. Teraz musimy oskubać te listki jarmużu. Teraz musisz listki jarmużu. Proszę nie wyśmiewać. I teraz zalewamy to oliwą z oliwek. Okej, minęło 50 minut, Markusiątko trochę nam przyjarało wszystko. I teraz dodajemy do tego jarmuż. Na to kładziemy jeszcze bekon i forma idzie z powrotem do piekarnika na 5 minut. Okej, teraz wbijamy jajka. Mówiłam Markusowi, żeby najpierw wbił to do miseczki, ale Markus jest odważny i wbija od razu, proszę bardzo, do formy. Bo jestem głupi. Bo jestem głupi. Jakby było zepsute, to się wyciągnie, nie? Proszę bardzo, jest, jest. I to idzie teraz znowu do piekarnika na 5 minut. Jak widzicie, trochę to trwa, ale jeżeli macie wolny poranek i macie po prostu ochotę na romantiko gotowanie, to polecamy. It's beginning to look like Christmas. Christmas! Every voice in every store. Ha ha! Every holiday! And you won't run door. I wreszcie gotowe. Jeszcze na jajka posypiemy pieprz, sól, do tego bagietka i będzie przepyszne.
kochani, przychodzę do Was z pomysłem na prezent, z którego ucieszyłaby się chyba każda kobieta. Mówię tutaj o wibrującym rollerze jadeitowym od marki Skin Lovers, którą możecie kojarzyć z Instagrama. Jest to kamień półszlachetny o nazwie jadeit, który działa na naszą skórę relaksująco i kojąco. Ja jestem ogromną fanką masażu twarzy, ponieważ daje to naprawdę wspaniałe i widoczne efekty. I tutaj przy tym rollerze mamy dodatkowo jeszcze wibracje, które potęgują ten efekt. Bardzo ładnie i elegancko to do nas przychodzi. W środku znajdziemy jeszcze taki woreczek na nasz roller. Mamy tutaj dołączony jeszcze poradnik użytkowania i w zestawie znajdziemy dwie wymienne końcówki. Ta mała jest idealna do okolic, na przykład tutaj pod oczami, gdzie ciężko jest dojść tym większym kamieniem. Ja Wam bardzo polecam w ogóle trzymać sobie te kamienie w lodówce i rano, kiedy obudzicie się zmęczone, z opuchniętą twarzą i zrobicie sobie taki masaż, to nie dość, że się obudzicie od razu, to Wasza skóra będzie od razu wyglądała na wypoczętą, jędrną i taką świeżą. Ja właśnie z rana uwielbiam wykonać sobie masaż takimi zimnymi kamieniami na czystą, umytą skórę, a wieczorem za to preferuję połączenie roller plus maseczka w płachcie. Jest to bardzo przyjemne, relaksujące doświadczenie, także bardzo Wam polecam. Taki masaż twarzy pobudza przepływ limfy i bardzo pomaga na opuchliznę. Modeluje nam mięśnie twarzy, liftinguje, spłyca zmarszczki, pomaga pozbyć się drugiego podbródka i przy tym masaż po prostu jest bardzo przyjemnie relaksujący. Słuchajcie, na stronie trwa aktualnie świąteczna promocja i produkty Skin Lovers sprzedawane są w obniżonej, rekordowo niskiej cenie 99 zł. I uwaga, gwarancja dostawy przed świętami obowiązuje dla zamówień złożonych do 21 grudnia. Linka oczywiście znajdziecie pod moim filmem. Pytaliście mnie w komentarzach, jak ja robię dokładnie moją czekoladę. Używam mojego ulubionego mleka roślinnego, to jest mleko owsiane Oatly. Mleko podgrzewam i wrzucam do niego całą tabliczkę czekolady Lindt. Wsypuję jeszcze odrobinę kakao i bitą śmietanę ubijam sama, bez cukru. To jest taka zdrowsza wersja świątecznej czekolady. Cześć kochani, po dwóch dniach witam się z Wami. Nie wiem, czy ten film się w końcu pojawi. Do końca wierzę, chociaż średnio to wygląda, ponieważ moje samopoczucie jest takie, tak? Raz jest dobrze po lekach, tak jak teraz, a raz mam straszne bóle, że po prostu nie mogę ruszyć głową, no i wtedy leżę tylko. Masakra. Jeszcze nigdy nie miałam zapalenia zatok i muszę powiedzieć, że bóle są naprawdę straszne. Boli cała twarz, kiedy pojawi się ten atak. Oko, zęby, ucho, nie można spojrzeć w dół, nie można spojrzeć w górę, nie można w ogóle się ruszać. Lekarz powiedział, że zapalenie zatok może utrzymywać się do kilku tygodni, także... Pozdrawiam serdecznie. Powiem Wam, że ten rok był dla mnie ogromną lekcją życia, zresztą poprzedni również, kiedy nasz synek od razu po porodzie musiał mieć wykonaną operację. Człowiek tak na co dzień nie docenia w ogóle zdrowia, nie zastanawia się nad tym, jakie mamy szczęście, kiedy jesteśmy zdrowi. Bierzemy to po prostu jako coś oczywistego, tak? I kiedy to zdrowie zaczyna szwankować, to dopiero wtedy doceniamy i rozumiemy, że zdrowie jest po prostu najważniejszym aspektem w życiu. Nie ma niczego ważniejszego niż zdrowie, bo co nam z urody, co nam z pieniędzy, co nam, no nie wiem, z tych wszystkich rzeczy materialnych, celów, do których dążymy, jeżeli nie mamy zdrowia. Może pomyślicie, że dramatyzuję, bo nic strasznego mi nie jest, tak? Po prostu mam cały czas mocne przeziębienie. Ostatnio też miałam wycinany wyrostek z zapaleniem otrzewnej. No i są oczywiście gorsze rzeczy, ale... Ja przez te ciągłe choroby nie czuję się sobą, nie jestem w stanie być taka pozytywna jak zawsze, nie jestem w stanie wykonywać wielu rzeczy, które chciałabym wykonać, nie jestem w stanie pracować w 100%, w 100% być dobrą, ciekawą youtuberką, co mnie strasznie, strasznie dobija. Co najgorsze, omija mnie mnóstwo ciekawych rzeczy, które mogłabym robić z moim synkiem, a nie mogę, bo ciągle jestem chora. Czyli reasumując,
nie mogę po prostu żyć, nie mogę być sobą i to jest strasznie dobijające. Dlatego mam ogromną nadzieję, że moja odporność się w końcu wzmocni. Tak jak już Wam wspominałam, mam taki plan, żeby naprawdę podbudować tą swoją odporność i wierzę naprawdę z całego serca, że kolejny rok będzie dla mnie bardziej łaskawy. Naprawdę jest to dla mnie ogromną lekcją życia. I jak byłam w szpitalu właśnie, czy to z synkiem, czy ja przy wycięciu worostka i widziałam tych biednych ludzi po dużo cięższych operacjach, zdałam sobie naprawdę sprawę, że zdrowie to jest coś najcenniejszego, co tylko możemy mieć. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj mamy burger internationale. Mamy włoskie pesto w bazylik i pepperoni. Mamy włoski rucola. Mamy bawarskie burki. I to jest angielski sos Worcester. I mamy też angielski ser cheddar. I tutaj mamy najlepsze mięso w japoński. W japoński? Tak. Właśnie co za? Na japonisch jest Fleisch. Japońskie mięso? Japońskie mięso. Das ist vom Wagyu Rind. To jest krówka Wagyu. Krówka Wagyu. Nie wiem, czemu mnie to śmierzy. No, zobaczcie, taka rozpusta dla chorowitków. Dobrze, że mnie ktoś rozpieszcza. Przyszła mała radość dnia dzisiejszego. Jest to paczka z oficjalnego sklepu Disneya. Zamówiłam nową gwiazdę na czubek choinki. Musiałam po prostu, bo chyba nie ma gwiazdy, która lepiej by pasowała do naszej rodziny. Panie domu, proszę, czyń swoją powinność. Tak myślałam, że to będzie tak wyglądać. Okej. Dzisiejszy nastrój nie będzie lepszy. Das ist so wie beim Grinch. Wadi szpice i mazo. Powrót. Co to za wariatuncio? Co tu za wariatuncio? Odpoczywamy? No. Ten vlog będzie jaki będzie. No trudno, nic nie zrobię, słuchajcie. Spaceruję tylko od łóżka do kanapy, ale bardzo bym nie chciała robić przerwy w tym tygodniu i nie ze względu, jak na pewno niektórzy pomyślą, na współpracę, bo teraz przed świętami jest sporo współprac, ponieważ klient jest cudowny i to moglibyśmy spokojnie przełożyć. Chodzi o to, że jak ja już nagrywam na tym YouTubie, to nagrywam. I nienawidzę robić przerw. A poza tym algorytm YouTube'a jest bezlitosny. Jeżeli robi się przerwy, to moje filmy nie będą już tak często pokazywane. No i naprawdę szkoda by było. Dlatego poprosiłam Was o pytania na Instagramie. Napisałam, mogą być niewygodne. I odpowiem teraz Wam na 3-4 pytania. Resztę zapiszę i odpowiem w kolejnych filmach, żeby ten film chociaż troszeczkę był ciekawy. Także zaczynamy. O, widzę, że niewygodne pytania się pojawiają. No to wybieramy jedno z nich. Czy spotkałaś się z tym, że rodzina albo znajomi myśleli, że jesteś z Markusem dla kasy? Nie. Nie spotkałam się z tym, ponieważ ci ludzie, którzy nas znają, rodzina, znajomi, bo o to pytasz, wiedzą, że kiedy poznałam Markusa, Markus nie miał kasy. Wręcz przeciwnie, swoje dotychczasowe oszczędności zainwestował w pewien projekt, w którym został oszukany przez partnera, także jakie pieniądze?
nie było żadnych pieniędzy. Dopiero tak naprawdę po kilku dobrych latach naszego związku nasz standard życia znacznie się poprawił, także absolutnie nie. Ludzie z internetu oczywiście zostawiali mi czasami komentarze na YouTubie, że jestem z Markusem dla kasy, co jest w ogóle obrazą dla Markusa, ponieważ nawet jakby Markus na etapie naszego poznania miał dużo kasy, to on jest tak wspaniałą osobą, że nie trzeba być z nim tylko dla kasy. Głupio gadam, bo źle się czuję, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Zresztą jak ja przyjechałam do Niemiec, to na Facebooku i Instagramie wypisywały do mnie gwiazdy, że tak powiem. Między innymi bardzo popularny raper z Niemiec. Śmieję się, bo Markus go bardzo nie lubi od tej pory. I też kilku innych panów, także jakby mi zależało na kasie, to pewnie wybrałabym któregoś z tych panów. Kolejne pytanie, czy planujecie więcej dzieci? Ogólnie wiecie, jakie jest moje zdanie na temat takich pytań. Uważam, że takich pytań naprawdę nie powinno się zadawać, ponieważ po pierwsze, nie jest to nasza sprawa, kto, kiedy, ile chciałby mieć dzieci. Po drugie, nie wiecie, jaka jest sytuacja w danej rodzinie i możecie kogoś naprawdę bardzo, bardzo mocno zranić, ponieważ jest to temat niezwykle delikatny. Ale ja w tym przypadku oczywiście w ogóle się nie obrażam, ponieważ sama się o to prosiłam. Sama poprosiłam Was, żebyście zadawali mi pytania również niewygodne. Także odpowiadam i moja odpowiedź brzmi nie. Nie z takim drobnym, a może, może. Bo słuchajcie, ja zawsze chciałam mieć tylko jedno dziecko. I wydaje mi się też, że my byśmy chyba nie ogarnęli dwójki dzieci. Znaczy, musielibyśmy, tak? Ogarnęlibyśmy, ale w naszym trybie życia byłoby to naprawdę ciężkie. Markus by chciał drugie dziecko, ale powiedział, że decyzja należy do mnie, no i nie planuje póki co. Może się to kiedyś zmieni, ale wątpię, szczerze mówiąc. Czy twój synek je już słodycze? Nie. Nie daję mojemu synkowi cukru, uważam, że jeszcze tego nie potrzebuje. To znaczy słodyczy, bo cukier jest wszędzie, wiadomo. Je tam jakieś batoniki owocowe bez dodatku cukru, ciasteczka bez dodatku cukru czasami, chociaż ostatnio na Mikołajki dostał takie biszkopciki z cukrem, no to pierwszy raz próbował. I to nie jest tak, że my będziemy zabraniać dziecku słodyczy, absolutnie nie. Ale nasz synek jest jeszcze bobasem. Ja wiem, że dzieci w tym wieku już jedzą czekoladę, ale ja osobiście absolutnie nie jestem za tym. Wiecie, dziecko takie malutkie nie zna słodyczy, nie zna smaku czekolady, nie marzy o tym, nie prosi o to. Dlatego uważam, że to byłoby dziwne i nieodpowiedzialne z mojej strony, jeżeli ja dawałabym mojemu synkowi po prostu czekoladę, tak o, spróbuj sobie. No po co? On jest jeszcze malutki, on tego nie potrzebuje. Jeżeli Jamie zobaczy słodycze na przykład u innych dzieci i sam do nas przyjdzie i powie, że chętnie by spróbował, to oczywiście nie będziemy mu zabraniać. U takich malutkich dzieci mocno formują się nawyki żywieniowe, no i nie chciałabym tego zepsuć. Ale jeżeli wy dajecie waszym dzieciom w wieku Jamie'ego już słodycze, to chciałam tylko rzec, że ja was nie oceniam. Róbcie co chcecie. Ja mówię tylko o moich przekonaniach, o moim dziecku. Jestem ogromną przeciwniczką oceniania innych rodziców, ponieważ każdy z nas robi świetną robotę. Co robisz, kiedy wstajesz rano i czujesz, że nie masz na nic siły i ochoty? Jak sobie wtedy radzisz? Kurczę, chciałabym tutaj sypnąć jakąś mądrą poradą. Ale moja odpowiedź nie będzie zbyt mądra, ponieważ na takie dni, co robię? Piję Red Bulla. I zawsze mi pomaga. Wiecie co, to jest chyba już w ogóle w mojej psychice, bo Red Bull zawsze dodaje mi energii i poprawia mi humor. Odpowiadam teraz szczerze, bo nie będę kłamać, ale nie polecam. Naprawdę, nie bierzcie ze mnie przykładu, bo to jest najgorsze możliwe świństwo. Mam nadzieję, że kiedyś się oduczę picia tych głupich energetyków. Także tak, w takie dni zawsze wlatuje Red Bull. I kolejna sprawa jest taka, że po prostu zmuszam się, żeby coś zrobić, żeby zacząć coś, co miałam zrobić, co jest na mojej liście. I kiedy już zacznę, bo to zaczęcie jest najtrudniejsze, to już potem idzie. Potem już dostaję energii w trakcie wykonywania danego zadania i wtedy już wszystko idzie dobrze. Także o, to jest może taka mała, mądra rada. Po prostu zmuście się, żeby zacząć to, co sobie postanowiliście i wierzcie mi, że się wkręcicie i będzie lepiej. No dobra, ale koniec już chyba mądrości na dziś. Tak jak wyglądam, tak się czuję, dlatego żegnam się. Mam nadzieję, że wrócę za tydzień z nową energią, a teraz zapraszam Was na inny film, jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście. Tutaj Wam wstawię, proszę bardzo, i tutaj. I proszę subskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Okej, dobrze. To trzymajcie się ciepło, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pa, pa!